formie takiej fali będzie obłożone również pomoc. Chciałbym powitać panią minister Elżbietę Bieńkowską, która jest tym hojnym darczyńcą, który dzieli te środki w skali kraju na duże projekty i na te mniejsze. Ze mną jest także, czy z nami jest także pan europoseł, pan Tadeusz Zwiewka i pan poseł Paweł Olszewski. Zasadnicza część mojego pomysłu to będzie ta konferencja, czyli to jak rząd w tej chwili, w tym momencie widzi rozwój miast w Polsce, rozwój metropolii, rozwój związków miast, jak to się ma do przyszłego budżetu unijnego, chociaż nie tylko, ja o tym się jednak, jakby powiązanie tych koncepcji z pieniędzmi unijnymi oczywiście zawsze się pojawia, natomiast ja bym chciała, żebyśmy najpierw mieli własną koncepcję, a potem na nią znajdowali pieniądze. Bez względu na to, jak będziemy spoglądać na ewentualną przyszłą metropolię bydgoską, toruńską, czy jakąkolwiek inną metropolię, gdyby powstała, to ona będzie oczywiście także osadzona w pewnych realiach wspólnotowych, do których budżet się zalicza i jest jednym z najważniejszych elementów. My tą dyskusję odnośnie metropolii, kształtu metropolii toczymy tu od wielu, wielu miesięcy i obecność pani minister z merytorycznym głosem i takim spojrzeniem z zewnątrz systemowym będzie niezwykle istotna, ale myślę, że tutaj też nie ma co specjalnie wchodzić w szczegóły, bowiem ta konferencja będzie bardzo wnikliwa i tam na zdecydowaną większość pytań i wątpliwości będzie można udzielić odpowiedzi. Witamy Państwa pięknie w Auli Kopernikanu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na konferencji zatytułowanej Metropolia Bydgosko-Toruńska – szansą rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Spotykamy się, by debatować nad przyszłością naszego regionu, dla którego stworzenie metropolii jest nie mniej ważne niż utworzenie województwa. Uznaliśmy z panem senatorem Kobiakiem, że jest taka dosyć ciekawa sytuacja, dlatego że pan senator Kobiak został wybrany w największej mierze z Bydgoszczy senatorem, a ja w największej mierze w Toruniu. No, w tej nowej sytuacji ten nasz mandat jak gdyby ma również jakiś charakter metropolitalny. Uznaliśmy, że warto w związku z tym wykorzystać tę okazję i zaprosić Państwa do tej dyskusji. Z naszego punktu widzenia, patrząc na zimno z poziomu rządu, z poziomu Warszawy, połączenie jakby różnego rodzaju aktywności w tych dwóch miastach, skierowanie tam finansowania komplementarnego, takiego, które sprawi, że przecież to, co się w tej chwili dzieje, połączenia między tymi miastami, to, że ludzie pracują w jednym, mieszkają w drugim, uczą się w jednym, mieszkają w drugim, że to wszystko będzie wzmacniane, to tylko to sprawi, że Państwo będą mogli być w tej dużej grupie tych miast, które nazywamy metropoliami. Jeżeli to rozdzielimy, to oba miasta znajdą się w tej grupie miast o znaczeniu krajowym, ponieważ żadne z nich nie spełnia kryterium metropolii. Ja zwrócę uwagę i oczywiście słyszałam już wiele razy to, że Bydgoszcz jest znacznie bliżej, później będzie dyskusja, że jest znacznie bliżej spełnienia kryteriów metropolitalnych, jakby tych cech, niż Toruń. Ale to nie ma znaczenia. Proszę pana, ja jestem ze Śląska i Katowice, miasto 320-tysięczne, też nie są metropolią bez 17 miast, które je otaczają, które mu dają 2,5 miliona. I nie ma takiej mowy, żeby jakby te rzeczy zmienić. To jest właśnie konsultacja społeczna. My dzisiaj rozmawiamy o tym, co ma się zdarzyć w przyszłości. My nie mówimy o tym, co się zdarzyło i my teraz to oceniamy. Nic się nie zdarzyło, proszę państwa. Czasami, kiedy przysłuchuję się różnego rodzaju wypowiedziom, czytam różnego rodzaju artykuły, które opisują stan ducha bardziej niż oczekiwania wobec metropolii bydgosko-toruńskiej, bydgoskiej, toruńskiej, czy jakkolwiek ją nazwiemy, to troszeczkę mi się włos jeży na głowie. Jeżeli magnificencja pan rektor pozwoli, ja chciałbym skorzystać, podobnie zresztą jak zrobiła to pani wojewoda, z misji zapisanej na tutaj billboardzie Uniwersytetu, nieco parafrazując, dodawajmy, pomnażajmy, a w efekcie potęgujmy nasze możliwości. Jeżeli będziemy potrafili tak myśleć,
to naprawdę będziemy odpowiedzialnymi gospodarzami nie tylko naszych miast, ale i także całego regionu. Dziękuję bardzo. Pani minister, szanowni państwo, jestem ostatnim mówcą z tych, którzy tutaj siedzą, ale pierwszym rodowitym bydgoszczaninem. Tak się zdarzyło. Ja mogę uczciwie, stojąc tutaj przed państwem, przed panem ministrem, powiedzieć, że ja nie wiem o wielu działaniach, które są podejmowane, a dotyczą miasta, bo nie jest to rzecz właściwa, kiedy ja w telewizji dowiaduję się o jakichś projektach, które dotyczą Bydgoszczy. Zweryfikuję, potwierdzę, bo aż to mi się wydawało nieprawdopodobne. Na dzisiaj na 3 miliardy zakontraktowane w RPO, 1 miliard przypada na byłe województwo kujawsko-bydgoskie, 2 miliardy na włocławskie i toruńskie. Jeżeli to jest prawda, to uważam, że jest to złe. Składam deklarację, jestem otwarty na dyskusję, ale właśnie, to musi być dyskusja z udziałem prezydenta czy władz Bydgoszczy. Dzisiaj takiej dyskusji nie ma. Mało tego, także tutaj i pan minister, i pan marszałek zdają sobie sprawę, że tak naprawdę narzędzia wszelkie do budowania metropolii to są wszędzie, tylko nie u prezydenta miasta Bydgoszczy. Bo taka jest prawda. Na morzu zawsze towarzyszyło mi koło ratunkowe, chociaż nigdy go nie potrzebowałem. Chciałbym, żeby Bydgoszcz nie tonie, nie utonie, ale żeby to koło raz po raz ze strony rządu zostało rzucone w kierunku Bydgoszczy, to tak na zachętę, że to koło już jest, no i Bydgoszcz jest. Prosimy o pomoc.